Kasia Cerekwicka była gwiazdą koncertu kolędowego w Katedrze Gnieźnieńskiej. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i od zawsze gromadzi ogromną publiczność, a tym razem było jeszcze lepiej niż zwykle. To też pokazuje dobry dobór artystki, bo Katarzyna Cerekwicka to już właściwie gwiazda, która od 25 lat gości na polskiej scenie, a co roku staramy się razem z Urzędem Miasta i jako MOK tutaj przygotować jakąś atrakcję świąteczną. To już jest pewna tradycja i chcielibyśmy ją kontynuować. To jest taki czas właśnie świąteczny, kolędowy, ale też i nawiązujący do wydarzeń, które dopiero co odbyły się w Gnieźnie. Myślę tutaj o Powstaniu Wielkopolskim, bo zawsze te koncerty też gdzieś z tyłu właśnie w pamięci zachowujemy tą pamięć powstańczą, no bo przecież te 105 lat temu właśnie musieli odejść od swoich domów, od swoich stołów, od swoich kolęd, no i pójść walczyć za wolną Polskę. I myślę, że ten drobny też ich wysiłek pamięci o nich, no, należy się jak najbardziej w tym miejscu, który pokazuje, że wartość Polski od 1000 lat i serce Polski bije właśnie tutaj. A jeżeli gnieźnianie odpowiadają na nasze zaproszenia, to tylko nas to cieszy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu, też chcę podziękować władzom Kościoła i księdzu prymasowi, księdzu infuatowi Kasprowiczowi za to, że co roku nas goszczą i możemy tutaj realizować chociażby tą pamięć o kolędach i o historii Polski. W tradycji polskiej przecież zapisane są od wieków kolędy i jakby tak spojrzeć, te najstarsze to pochodzą przecież z XIV wieku, a więc to jest głębokie źródło historyczne, ale też i językotwórcze. A skoro tutaj w tym miejscu, chociażby w okresie zaborów, tak długo walczono o ten język polski, to myślę, że to połączenie jakby całych idei i kolędowania i polskości jest jak najbardziej spójne ze sobą.
koncert był finansowany ze środków budżetowych miasta Gniezna, dedykowanym promocji kultury poza jednostkami, w których na co dzień jest organizowana.